Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna z tej strony się kłania. Dzisiaj zaprezentuję horoskop na luty 2019 roku dla wszystkich ryb. Jest to horoskop ogólny. A przy okazji nowego roku jeszcze raz składam Wam gorące życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo zdrowia, radości, pozytywnych emocji, pozytywnych myśli przede wszystkim, moi drodzy, abyście spełniali swoje marzenia, które sobie zamierzyliście na 2019 rok, ale także życzę Wam w tym nowym roku poczucia humoru oraz dystansu do siebie, do świata, do ludzi otaczających Was w koło. A dlaczego? Dlatego, że żyje się łatwiej z poczuciem humoru, z dystansem. To jest zapomniane, ale człowiek zapomina, że trzeba cieniutką sobie zostawić warstwę, cieniutką linię dystansu. Nie trzeba brać wszystkiego na serio. Dobrze, moi drodzy, to tyle słowem wstępu. Oczywiście pod spodem, pod filmikiem macie do mnie kontakt mailowy. Zapraszam Was serdecznie. W pierwszym tygodniu energia króla buław, mężczyzna z autorytetem. Jest to człowiek bardzo przedsiębiorczy, który jest skłonny do pomocy. Również jest on wysportowany, atrakcyjny. Może szef da Wam dobrą wskazówkę w tym miesiącu. Możecie liczyć na niego. W pierwszym tygodniu lutego ryby mogą zrealizować bardzo dużo, ponieważ to jest energiczny czas. Możliwe, że trudności zostaną pokonane, ale nie za wszelką cenę. Możliwe, że odkryjecie w sobie jakąś nową pasję, nowy talent, który kiedyś, może wkrótce przyniesie pieniądze. To jest właśnie dobry czas na zrealizowanie trudnych zadań. Także można spodziewać się sukcesów, więc trzeba tylko działać. Buławy są bardzo dynamiczne. W miłości znowu warto będzie podjąć ryzyko. Dla osób samotnych oznacza nowe znajomości i zmiany. Król Buław to jest człowiek, który szczerze się angażuje, bardzo wielkoduszny, bardzo ciepły. Również, moi drodzy, w zdrowiu, jeśli nie domagaliście, coś Wam dolegało, to jest powrót do zdrowia. Ale nie należy zbytnio się forsować na początku miesiąca, nic na siłę, zarówno w zdrowiu, w pracy czy w miłości. Musicie intuicyjnie działać od Waszego serduszka, żeby wszystko płynęło. Dobrze, w drugim tygodniu Królowa Buław uczy niezależności Królowa Buław i wyrażania własnego ja. Tu będziecie wiedzieć, co macie robić w drugim tygodniu. Także jeśli będziecie mieli jakąś sprawę czy sytuację, to pamiętajcie, aby się nie powstrzymywać, działać, iść prosto do celu. No wiadomo, nic na siłę. No przy buławach jest takie ostrzeżenie. Nic na siłę. Trzeba pozostawać wiernym swojej intuicji. Tak jak mówię, właśnie działać od serca. Królowa Buław także może pokazywać sytuacje właśnie związane z zyskami, ale one będą wymagały wytrwałości i realnego spojrzenia. Także Królowa Buław, ona może wskazywać na otrzymanie pomocy od innej osoby. Możliwe, że tutaj właśnie taka pomoc będzie, czy to od Króla Buław w pierwszym tygodniu, czy to od Królowej Buław. Na pewno będziecie też bardziej zdecydowane, drogie ryby, w tych pierwszym i tym drugim tygodniu na początku lutego. Bardziej zdecydowane. Królowa Buław właśnie jest taką energią zdecydowaną.
Także w zdrowiu raczej dobra witalność. Raczej dobra witalność, tutaj nie ma większych zagrożeń. Może jedynie jakieś problemy, jakieś bóle głowy czasami właśnie. Ale z niezaplanowanych rzeczy tutaj to może jakieś zakupy, jakieś upiększanie, jakieś wizyty u fryzjera, u kosmetyczki, tu może coś takiego się pojawić z przyziemnych, takich niezaplanowanych spraw. Także moi drodzy, w trzecim tygodniu dalej jest energia bardzo dynamiczna. Ryby będą miały bardzo energiczny luty. Król, rycerz buław po królu i królowej buław, czyli dalej czas przemieszczania się. Może to być czas podróży służbowych czy przeprowadzek. W pracy możecie mieć urwanie głowy i bardzo dużo rywalizacji. Ale także tutaj mogą być jakieś odwiedziny, spotkania, niespodziewane telefony, nowe pomysły. Coś tu może wpaść do głowy, jakiś pomysł wspaniałego biznesu, wspaniałego wyjazdu. Czasem oferta pracy z zagranicy, emigracja za pracą. Więc dobrze, w miłości związek na odległość, może jakieś takie spotkania, romans także dla osób samotnych, ale w zdrowiu problemy z odpornością, tu uważajcie na przeziębienia i choroby jakieś właśnie wirusowe na tą chwilę. Czwarty tydzień, rycerz monet, już zmieniamy energię na monety. Stałą pozycję stabilności takiej będą odczuwały ryby. Wysiłek, jaki włożycie w uzyskanie dobrej sytuacji finansowej, stałe źródło dochodów tutaj właśnie oznacza. Pracę wykonujecie rzetelnie, sumiennie. Może to być na przykład wygrana losowa, może być prezent, ale także podróż związana z pracą, trzeci, czwarty tydzień. W zdrowiu mogą być problemy z kolanami, z kręgosłupem, ale także złe nawyki żywieniowe pokazują się. Dobrze, i wynik na ten miesiąc to jest czwórka monet. Stabilizacja, praca stała, która przynosi rezultaty, pomnażanie swoich pieniążków, swojej gotówki, lecz jednocześnie to jest taki lęk o utratę pracy czy pieniędzy. W miłości związek taki z przyzwyczajenia, bez spontaniczności, bez szaleństw. Czasem to mogą być jakieś napięcia w związku spowodowane jakimś brakiem pewności co do partnera, taka lekka zazdrość czasem. No różnie tutaj mówią, czasem takie uczucie możecie mieć chęć skrywania partnera przed światem. To są stabilne pieniądze, stabilna pozycja w związku, ale jednak do końca nie jesteśmy pewni i mamy te lęki i obawy, czy w związku o partnera, czy on mnie kocha, czy nie. Czasem zazdrości właśnie, tak jak mówię, a w finansach właśnie stabilności również, ale lęku o utratę. Uważajcie na problemy z układem kostnym, z kręgosłupem i na przemianę materii. To bym powtórzyła jeszcze raz. Przy rycerzu monet też właśnie przemiana materii, złe odżywianie, może coś trzeba zmienić właśnie w waszym odżywianiu, drogie ryby, w waszym menu, ale także tu problemy z kośćmi. Życzę wam, kochani, aby ten miesiąc na pewno zleci bardzo szybko. Życzę wam, aby wam pomysły spływały naprawdę z nieba, z góry samej, bo macie duże szanse na rozpoczęcie czegoś nowego, fascynującego w waszym życiu, jakieś szalone pomysły, pracę z pasją. Naprawdę tutaj rysuje się coś fantastycznego dla ryb. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę miłego miesiąca jeszcze raz i zapraszam ponownie.